Hej, siemano ludzie seksowni, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Mamy dzisiaj piątek, piątunio, weekendu początek. No i słuchajcie, przyszła dzisiaj do mnie paczuszka prosto od Topsa z samymi nowościami, które będą już niedługo w sklepach. Co to jest, to oczywiście zaraz wam pokażę. Ja oczywiście bardzo dziękuję za przesyłeczkę. No i co? Otwieramy i zobaczymy, co tutaj ciekawego jest. Ja oczywiście wiem, ale nie wiem, jak to wygląda, więc już otwieramy. I zaraz się przekonamy, co tutaj ciekawego jest. Otwieramy pudełeczko. Dosyć ciężkie. Co tu mamy? Folia bąbelkowa. Lubię folię bąbelkową. O, lubię sobie tak strzelać. Kolejna folia bąbelkowa, która już chyba nie strzela. No właśnie. I mamy tutaj takie fajne zawiniątko, taką torebkę, w której znajdują się bardzo fajne rzeczy. No i dobra, odwiążemy sobie teraz ten oto sznureczek. Fajnie zawiązane. Także tych odcinków teraz będzie więcej. Mam już, w sensie no mam wolne, bo Kubuś pojechał do babci z żanką na tydzień. No i słuchajcie, pierwsza rzecz, która jest tutaj w torbie, w tej fajnej reklamówce takiej, że tak powiem. Mamy tutaj naklejki z Champions League, oczywiście sezon 2020-2021. Naklejki, z tego co wiem, będą od 27 listopada już w polskich sklepach. Także fajnie, że już to dostałem. 30 paczuszek mamy tutaj w takim jednym boksiku. Dobrze mówię? Nie wiem, chyba tak. Tylko nie wiem, czemu tu jest napisane 10 paczek. No dobra, nieważne. Obczajmy to później. Co my tutaj jeszcze mamy? Już wyciągam. I kolejna nowość, która będzie kosztować 21,99. A jest to multipak, oczywiście z Bundesligi, najnowszy sezon. A z tego co wiem, Bundesliga będzie od 8 grudnia w naszych polskich sklepach. Także tutaj mamy Bundesligę. Lecimy dalej. Mamy tutaj jeszcze drugi multipak, również z Bundesligi. Fajnie, będziemy polować na Roberta Lewandowskiego. To jeszcze nie wszystko, bo... O, proszę bardzo, mam tu jeszcze luzem kilka saszetek, również z Bundesligi. Mamy tutaj m.in. Roberta Lewandowskiego. Z tego co widzę, to saszetki wszystkie są takie same. No nie różnią się niczym, ale to oczywiście nieważne. Zobaczmy w ogóle, jak to wygląda. No nawet można limitkę trafić, 1 na 50. Zobaczymy, czy będę miał szczęście. Nawet jeszcze nie wiem, jakie limitki tutaj są. Obczajmy. To nie wszystko, słuchajcie. Mamy oczywiście zestaw startowy. Jest zestaw startowy z Bundesligi, który zawiera 21 kart, jedną limitkę, 35,99. I mamy tutaj pierwszą limitkę, którą widać. Zane, który jest też w ekipie lewego, który odcinek będzie już prawdopodobnie jutro albo w niedzielę. Zobaczymy, jak mi to wyjdzie. Także tutaj mamy zestaw startowy. To jeszcze nie koniec. Mam tutaj drugi zestaw startowy. Może zrobimy jakiś... nie wiem, konkurs. Jeżeli chcecie, zostawcie łapkę w górę pod tym odcinkiem. To może zrobimy konkursik. Także drugi zestaw startowy. No i mamy tu jeszcze zestaw startowy Champions League z naklejkami. Naklejek jeszcze nie widziałem, więc nie wiem, jak to wygląda w tym sezonie. Taki zestaw startowy będzie kosztował 22,99. Damy sobie to tutaj. I jeszcze ostatni prezencik z tej paczuszki. Kolejny zestaw startowy, więc no zobaczymy. Może zrobimy jakiś konkursik. Pomyślimy.
Także słuchajcie, tak wygląda paczuszka od polskiego Topsa. Ja oczywiście bardzo, bardzo dziękuję za tą przesyłeczkę. Możecie napisać w komentarzu, od czego zacząć. Czy chcecie zobaczyć, jak wygląda Bundesliga? Czy chcecie zobaczyć Champions League naklejki? Piszcie w komentarzu. No i co? To było na tyle w tym odcinku. Dzisiaj nie będziemy nic otwierać. Chciałem Wam zaprezentować, co ciekawego dostałem. Także piszcie, czy to ma być Champions League jako pierwsze, czy Bundesliga. Ja Was pozdrawiam serdecznie, życzę Wam miłego weekendu, dużo zdrówka życzę oczywiście i widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!